Witajcie na moim kanale. Jest godzina 7:30. Wybieram się do lasu po drzewo, ale stwierdziłem, że nagram wam taki odcinek pytania i odpowiedzi, ponieważ jest bardzo duże zainteresowanie tym domem, jest bardzo dużo komentarzy, więc postanowiłem trochę odpowiedzieć na ten temat, żeby każdy po prostu wiedział mniej więcej, o co chodzi. Zacznijmy od samego dołu. To znaczy, zacznijmy od fundamentów, bo jest dużo pytań odnośnie fundamentów. Już wam mówię. Fundamenty z tej strony domu są wykopane przeze mnie, przez koparkę dokładnie, pod ten dom. Tamte fundamenty, jak widzicie, oraz tam fundamenty, które widzicie, zobaczcie bliska, to są fundamenty po starej stodole, która tu stała kiedyś. Dlatego wykorzystałem te fundamenty, żeby nie robić z dwóch stron, bo wiem, że one są mocne, jest tam pełno zbrojenia, a one są na tyle duże, że planuję w przyszłości tu postawić jeszcze jeden taki dom, jak zdrowie pozwoli. Koszt 800 zł. Sam cement, na razie mówimy o samym cemencie. A teraz głębokość fundamentów. Ja wykopałem na 80 cm, rzuciłem 6 chyba drutów. Jak dobrze pamiętam, 6 drutów, bo tam jeszcze dorzucałem, mimo że na filmie chyba było 4, ale jeszcze dorzucałem 6 albo 7 drutów, coś takiego dorzuciłem. Aczkolwiek fachowcy, którzy stawiali ten dom, stwierdzili, że wystarczyłoby tak, patrząc, że ten dom nie jest jakoś strasznie wielki, 40 cm do pół metra, wystarczyłoby, więc na głębokość, no to mówię, jadę 80, stoi. Oni stwierdzili, żeby wystarczyło 40-50, bo mnie jest wysoki, nie jest ciężki. Więc jak je zrobicie, tak je zrobicie. Pamiętajcie, że czym głębsze, tym idzie więcej betonu. Lecimy dalej. To jest dół. Dół użytkowy, żeby nikt nie mylił z górą. Góra jest nieużytkowa w świetle prawa, dlatego nie mylcie pojęć. Jak chodzi o elektrykę, bo tu widzę każdy oczywiście teraz fachowiec, że elektryk źle zrobił, w sensie ja źle zrobiłem, tak? Pamiętajcie, że przed tynkami to jest wszystko do zmiany. A dlaczego to idzie pod skosem? Ponieważ jak widzicie tu zaznaczone kreski, mają i schody. I idealnie wychodzi to w schodach, dlatego robi się tak, może nie będę odrywał, albo robi się tak. Robi się tak. Jeżeli schody wyjdą po kablu, po przewodzie, to się robi tak i się robi tak. I jest prosto. Więc dopóki nie będzie tynku, to jeszcze 30 razy będzie zmieniane, bo ktoś tam sobie uwidzi, że tu nie będzie telewizora, a będzie tam telewizor. Że nie wiem, że tu zrobię kuchnię, a tam zrobię sobie salon, tak? Dlatego elektryką się nie martwcie, dopóki nie będzie tynków, a tynki będą dopiero za jakiś, nie wiem, miesiąc, jak się zrobi cieplej, to będzie 100 razy zmieniane, dlatego teraz czytam komentarze, że przewody jakieś tam złe. No tak, o, już 20 metrów kupiłem przewodu. Nie piszę, to bym wam pokazał, żeby nie było. Już jest 20 metrów przewodu, 3 razy 2,5. Już połowę zostało zamienione. Już nie jest tego, co było, więc mam nadzieję, że ten temat już jest zamknięty, bo już słyszę tyle tego, że źle, że nie ten przewód. Już jest zamienione, ale filmu nie będę tam tego zmieniał. To jest kolejny z pytaniami i odpowiedziami. I teraz liczymy dalej, bo ja zrobiłem sobie rozpiskę, posprawdzałem faktury, na co mam faktury. Liczymy dalej. Zobaczycie, jakie koszta wyjdą, bo każdy mówi, że niemożliwe, niemożliwe. No to liczymy dalej. Okna, te tu widzicie, jedno, drugie, trzecie, czwarte i u góry dwa. 4,5 tysiąca. To już macie kolejną cyfrę do policzenia. Pustaki dookoła. Widziałem na internecie po 3,50, po 3 zł można kupić. Już wam mówię, bo sobie sprawdziłem. Wyszło mi 2000 zł. Tak, 2000 zł wyszły pustaki na ten cały dom. Ktoś powie, niemożliwe, możliwe. Poszukajcie sobie na stronach internetowych, ludzie sprzedają po budowie, czasami za grosze. Ja sam sprzedaję Ackerman, bo mi został po złotówce, a kupiłem trochę więcej, dałem, tak? Więc Ackerman mnie kosztował 350 zł na ten strop. To jest około 300 Ackermanów, złoty coś dałem.
Sprzedaję po złotówce, ktoś powie niemożliwe, jednak możliwe. Więc widzicie, że się da. Wylewki nie było, stawiałem budynek na gołej ziemi. Więc wylewki tu nie było żadnej, później zrobiłem sobie tutaj wylewkę swoimi siłami. Więc wyszło, piach miałem swój, bo wykopałem za domem, a poszło może 10 worków cementu, bo to jest ślepa wylewka. Zbrojona grudzem, bo to jest pierwsza, nie jakimiś tam drutami, no bo nie ma potrzeby, później będą druty, bo jeszcze 15 cm idzie do góry. Dlatego zrobiłem sam, wyszło nie wiem tam ile z tych worków, tak? Więc wyszło powiedzmy 100 zł. Ale tego nie liczę, bo to są rzeczy, które wykonałem pod koniec budowy, więc tak wyszło. Teraz łazienka. Na dole jest tylko łazienka, nie ma żadnych ścian działowych i nie będzie żadnych ścian działowych. Jest tylko łazienka, tą w której teraz jestem. Jest taka malutka, nie ma tu wylewki, bo nie ma kanalizacji, trzeba dopiero przepuścić. Wiadomo, to też są jakieś koszta, ale nie musiałem i teraz robić. Mogę sobie przepuścić później przewody. Dlatego tu jeszcze trzeba zrobić wylewkę. Taka jest łazienka i tyle będzie ze ścian działowych tu na dole. Okno. Jak ktoś słusznie zauważył, okno jest krzywo. Tak, jest krzywo. No krzywo ktoś stawił. Okno jest tak zrobione. Jest po prostu źle wstawione. No ktoś krzywo wstawił, no nie zauważyłem. Byłem tutaj 24 godziny na dobę, nie zauważyłem, że krzywo wstawione okno. Dobrze, że ktoś to zauważył, napisał w komentarzu. Już wiecie dlaczego jest krzywe? Ponieważ komin wyszedł. A jakbym wstawił okno równiutko, to by mi wyszło... To by mi wyszedł komin. A teraz otwieram okno. I mija idealnie. No niestety, no, to są takie uroki, że czasami się nie przemyśli rzeczy, tak? W projekcie komin powinien stać tu. Gdzie stoję? Tu na środku budynku powinien stać. Taki był projekt. Nikt tego nie zauważył. W sensie, może zauważył, ale dopóki się nie zaczęło stawiać budynku, a komin idzie ostatni, to nikt nie zwraca uwagi, że tak wyszło. Dopiero później, jak zaczęło się stawiać komin, zalało się stopę, to się okazało, hello, jest strasznie dziwnie, tak? Dlatego postawiliśmy go w ścianie od łazienki, a mogliśmy go postawić na przykład tutaj, tak? Na tej ścianie. No ale no to jest tak, że zawsze nikt tego nie przewidzi. Dlatego ładnie go się obrobi. Poddasze i tak jest nieużytkowe, więc nikt tu nie będzie przebywał. Tyle, że tam sobie jakąś choinkę wrzucę, czy tam nie wiem, jakieś starą szafę se wsadzę, tak? Dlaczego komin wyszedł tak dziwnie? Tak jak wspominałem wam wcześniej, w projekcie on był tutaj. Na samym środku budynku. Taki był projekt. Na początku mi się podobało, bo tak, no wiecie, no, na papierze wszystko jest ładne, tak? Fajnie wyglądał na środku, pomyślałem, że sobie go obrobię, koło niego zrobię kominek, z drugiej strony zrobię jakieś tam coś i będzie fajnie wyglądał. Ale suma summarum zrobiliśmy tak. To jest ściana od łazienki. Tam jest łazienka. Tu jest szamot. Czyli cegła, która będzie oddawać ciepło, będzie przyjmować, później będzie oddawać długimi godzinami, takie jak w piecach starych chlebowych. Dlatego tu dałem szamot. Tam jest puszczony kabel, jak widzicie ten przewód żółty, to jest na gaz. I jest tak. Dymny, wentylacyjny, wentylacyjny i dymny, pod gaz ten ostatni. A teraz macie fajną alternatywę dla tych, którzy zastanawiają się, jakie zrobić tutaj grzanie. Tak zastanawiałem się sam i wymyśliłem. Na początku chciałem stawić tutaj kominek, wkład kominkowy. Normalny wkład za tam 1000 zł, bo tam koło 10 kW, może taniej by kupił. I obudować wszystko tutaj. Półeczki porobić, od łazienki, wyłączniki i tak dalej. A ta dziura u góry to jest po to, że jakby to ciepło szło, to żeby od razu i tam szło. Ci, którzy kiedyś mieli piec nadmuchowy, to wiedzą jak to działa, że to ciepło jednak tam pójdzie. Ale koszta takiego kominka nie są drogie, ale koszta obrobienia kominka regipsami żaroodpornymi, do tego musicie mieć wełnę dobrze zbitą, sprasowaną, do tego musicie wszystko ładnie zrobić, więc przewyższa, obudowa przewyższa wartość wkładu o kilkukrotnie. Bo ja wiem, bo mam sam kominek w domu, to wiem, że wkład wyszedł 900 zł, a obudowa wyszła 3000, więc dlatego, żeby zniwelować koszta, a też fajnie zrobić, zrobię sobie piecyk wolno stojący.
Na internecie taki piecyk można kupić za około 600-800 zł, w zależności czy chcecie ładny czy nie. I będzie sobie tutaj stał, tędek, będzie rura i macie grzanie. I temat zamięty grzania, ponieważ liczy się, jak dobrze pamiętam, 1 kW, to jest 10 metrów kwadratowych na wysokość 2 metry. Jak dobrze pamiętam, możecie mnie poprawić. Więc po przeliczeniu tego wszystkiego, co jest tutaj, plus tam, że niech coś ciepła pójdzie, no to 10 kW to powinno Wam wystarczyć bez problemu. To jest taka moja rada. Jeżeli ktoś chce jeszcze tańsze grzanie niż mój pomysł z tym piecykiem całym, no bo wiadomo, piecyk, rury z 1000 zł wyjdzie. A jeżeli ktoś chce jeszcze tańszy sposób, aczkolwiek niezbyt ładny, to może sobie wstawić piec nadmuchowy. On wygląda trochę jak koza i z tyłu ma dmuchawę, która dmucha, u góry wychodzi ciepłe powietrze i możecie sobie sprowadzić do łazienki przez tą dziurę i tutaj rozprowadzić rurami. Albo normalnie, żeby z pieca szło. Wyjdzie Wam trochę taniej. Ale czy to jest ładne? Czy jest ciche? Przede wszystkim, bo wentylator ciągle dmucha, więc jest głośne. Więc pomysł Wam dałem. A co zrobicie, to zrobicie. Tutaj oczywiście przewody już zamieniłem. Są 3 razy 2,5. Będą w tych samych miejscach, ponieważ to jest poddasze nieużytkowe. Więc nie mam zamiaru tutaj modzić i podpinać jakichś ciężkich tam, nie wiem, jak ktoś pisał, odkurzacze, bo coś tam. Owszem, będzie odkurzacz, ale na pewno nie koło 3000 W, tylko normalny, który można kupić w sklepie, tak? Dla mnie to jest czysta głupota, że ktoś tam pisze, że ja mam odkurzacz 3000 W. A ja mam jakiś tam mniejszy, tak? Z marketu, który ma 600. I tak samo odkurza. Więc 3 razy 2,5 zmienione. W tych samych miejscach. Nie mam zamiaru tego zmieniać. Bo to jest i tak nieużytkowe. Pamiętajcie o tym. Zanim zadacie pytanie w komentarzu, czy można tu zrobić sypialnię. To jest nieużytkowe. A co wy zrobicie? To nie moja sprawa. Następne pytanie. Folia się panu odkleja. Dziękuję za słuszną uwagę. Odkleja się. Już stoi. Odkleja się, bo jest tu raz na plusie, raz na minusie, raz na plusie, raz na minusie, w zależności od dnia. Dlatego teraz jest 3 na plusie i robi się tak, trochę zimno, trochę ciepło, osiada wilgoć i po prostu się odkleja. Ale kupiłem już regipsy, za kilka dni będę kleił. Zobaczycie to w filmiku. Więc ja to sobie ładnie pouzupełniam, żeby nie było, bo tak samo nie po to wydałem tyle pieniędzy na wełnę, tyle pieniędzy na folię, bo przecież ja to mam nieużytkowe, to ja mogłem sobie styropian rozścielić na podłodze, a górę zostawić, żeby mi wyszło tam 300 zł, a nie 1000, tak? Do tego regipsy. Regipsy kosztują 28 zł sztuka, tutaj idzie 13, no to sobie obliczcie, ile pieniędzy wyjdzie. Co tu jeszcze będę robił na poddaszu? Jakie wykonam prace? Tak mówię od razu, żebym już tu nie wchodził, bo już tu jestem, tak? Tu potrzebne jest jeszcze, według projektu, bo to jest projekt, według projektu jeszcze bodajże 13 cm albo 12 cm, nie pamiętam dokładnie, wylewki. Dlatego dam styropian, dziesiątkę, jak wyjdzie 14, to dam 4 cm wylewki, bo tak się robi, nie mniej niż 4, żeby Wam nie pękało. I będzie i ciepło, i będzie ściana kolankowa wyrównana, bo teraz jest coś koło metra, tak? Bo musi dojść jeszcze do góry, więc będzie wyrównane. I tyle. Mam zamiar tu położyć panele i niech się pająki ganiają, jak to się mówi. A teraz jak chodzi o strop. Tu jest Ackerman 15, prześcielona w tę stronę drutem 16. Więc tak wygląda strop. Każdy się zastanawia, niech pan powie coś na temat stropu. Ackerman 15, drut 16 i beton za 900 zł, bo tu przyjechała gruszka, tutaj poszło chyba 5 metrów, tam trochę wynegocjowałem cenę, zrobili minimum przez 160 czy 170, 900 zł mi wyszło i strop jest zalany, tak? Dosyć szybko go zalaliśmy, bo zalaliśmy go 16, powiedzmy w poniedziałek, a we wtorek rano już tam murowaliśmy. Trochę szybko według mnie, no ale jak się spieszyli, to się spieszyli, tak? A teraz porozmawiajmy o tym, o czym Polacy nie lubią rozmawiać. Czyli o pieniądzach. Znalazłem faktury, znalazłem wszystkie moje paragony, no i ogólnie wszystko, za co zapłaciłem do dnia
Może nie dzisiejszego, tak? Bo nie liczę tej wełny i tak dalej. Drzwi powinny przyjść dzisiaj. Dokładnie to wczoraj miały przyjść drzwi, no więc już je policzyłem, tak? Jeszcze nie płacone, ale już je policzyłem. Już wam mówię, bo jest setki pytań, ile kosztowały i tak dalej. Fundamenty 800 zł. Do tego, do fundamentów, teraz wyjdziemy, dochodzą bloczki betonowe, bo trzeba było podnieść, bo tamta wylewka obok jest wyższa. Więc do tego doszły bloczki betonowe 300 zł. Murarze skasowali mnie 4000, a chcieli 3,5 na początku, bo myśleli, że projekt jest 35 metrów, aczkolwiek mieli dokumenty. No ale nie moja wina, że się czytać nie umie. W końcu ktoś to muruje, to nie zawsze musi umieć czytać, tak? Więc wyliczyli 100 zł z metra. No nie wyliczyli, że jeszcze jest nieużytek u góry. Nie moja sprawa. 4000 wzięli. Za dach zapłaciłem 7000. Moje były krokwy z mojego lasu. Poszedłem do starostwa, zgłosiłem, wyciąłem, przyjechał trak. Trak wziął 90 zł z metra, powycinał. Więc dla spostrzegawczych tam z tyłu mi zostały nawiatę, którą chcę postawić do 50 metrów, tak samo, która jest na zgłoszenie bądź nie wymaga zgłoszenia. Trzeba sprawdzić przepisy w dniu stawiania. A tu mi trak wyciął. Więc krokwy są moje, nie liczę, tam za traka mogę policzyć tam, nie wiem, stówkę, no ale to nie liczę, bo to tam im to i to poszło w jedno, więc nie liczę. Okna już mówiłem 4,5 tysiąca, drzwi 1200, specjalnie czekam na drzwi drugi miesiąc, ponieważ jak mamy niwelować koszta, to musimy się liczyć z każdą złotówką. Skoro chcemy dom postawić do 25 tysięcy, to musimy liczyć się z tym, że te drzwi mogłem kupić, w sensie takie drzwi tu mogłem kupić w kolorze antracy za 1600 zł na miejscu, a za 1200 mieć na zamówienie, więc wolałem zamówić i parę stów oszczędzić. Te parę stów mogę sobie poświęcić na cokolwiek innego, tak? Dlatego drzwi wyszły 1200. Drut poszła tutaj tona 16. Poszła za 2800. Tyle kosztuje. Ja wziąłem 16, na budowach jest 12. Ktoś powie po co? Była możliwość, to wziąłem, tak? Dostałem grubszy, no to czego nie skorzystać? Strop. Tak jak wam mówiłem o tym stropie przed chwilą, 900 zł. 900 zł kosztował mnie strop, przyjechała gruszka, zalała, dziękuję bardzo, jest gotowe. Ackerman do góry. 350 zł, wspominałem już. Można kupić taniej, bo widziałem, że po budowie zostaje komuś i sprzedaje za grosze, żeby się tylko pozbyć. Bo znam ludzi, co rozbijają na przykład Ackerman i utwardzają wjazd, bo nikt tego nie chce, tak? Chcecie tanio kupić, chcecie tanio postawić dom, pojeździcie po budowach. Ludzie sprzedają materiały, co im zostało. Temu zostało 20 cegieł, temu zostało 50 Ackermanów, temu zostało coś. Oni chcą się tego pozbyć. A jak ktoś zainwestował w dom 150, 200, 300 tysięcy, to dla niego takie coś to jest śmieć, tak? On to może oddać, kupił za 9, a może ci oddać za 2 złote, tak? Bo chce się tylko pozbyć i posprzątać, zamknąć temat budowy. Więc pojeździcie, popytajcie i możecie jeszcze taniej ten dom zbudować. Oczywiście pustaków nie postawicie w powietrzu, więc potrzebny jest wam cement. Cement i piach. Do tego musicie mieć betoniarkę i trochę wody. Więc już wam liczę. Kinkiery na komin kosztowały mnie razem z półtora palety cementu 1000 zł. Tak, 1000 zł zapłaciłem, przyjechało to jednorazowo, tam widzicie na filmiku taki duży dźwig. Pierwszy przywiezły małą paletę, którą zużyliśmy, później przywieźli dużą paletę, później przywieźli trochę materiału, więc przyszło. Więc po przeliczeniu wszystkiego wyszło 2480, no nie, jedno zero za mało, 24 850 zł po przeliczeniu wszystkiego, co ja tu wsadziłem. Więc jak ktoś powie, że nie da się do 25 tysięcy postawić dom, to widać, bo on stoi, tak? 24 850 zł. Oczywiście jak policzycie wszystko, tak? No bo idzie tak, woda, idzie prąd, nie wiem, gazu, jak ktoś ma, to ma, jak nie, no to nie ma, tak? Jak policzycie wszystkie te rzeczy, to wam wyjdzie. Ja za wodę zapłaciłem coś parę stówek, tak? No bo umyć betoniarkę, umyć narzędzia. Betoniarka była moja, dlatego murarze wzięli mniej. Pomocnikiem murarza byłem ja, z moim tatą. Dlatego koszta odeszły, bo pomocnik murarza za 150 zł nie chciał przyjść. Za dzień, 150 zł.
mówili, że to śmiech. Zaraz usłyszę hejty. No za 150 zł nikt ci nie będzie robił. No nikt nie chciał robić, no ale 300 zł za dzień to ja nie dam. Zastanie, tak? Przy takim moim budynku. Ani nie trzeba było podnosić, ani nie trzeba było nosić. Trzeba było stać przy betoniarce i zaprawę wyrabiać. Więc uważam, że 150 zł przez 8 godzin za oparcie się o betoniarkę to nie jest dużo. Też nie jest mało. Wydaje mi się, że jest sam raz. Dlatego robiłem to z tatą, więc moja praca, mojego taty praca, to jest koszt powiedzmy około 2000, tak? Czyli jestem do przodu około 2000. Tak. Mur łaty i krokwy, jak widzieliście na filmie, zrobiłem sam. Znaczy sam, no pomógł mi szwagier, ale szwagier złotówki za to nie wziął, tak? Ponieważ ja mu pomagam, on mi pomaga. Jak to się mówi, dobro wraca. Dlatego jak chcecie coś zrobić taniej, przecież macie rodzinę. Na pewno macie przyjaciół, możecie poprosić ich o pomoc. Już parę złotych jesteście do przodu. Powiem wam, że nie pamiętam dokładnie, co tam było w tych komentarzach, bo czasami nie zdążę na telefonie sprawdzić, a już przelatują te komentarze. Kilka sztuk mnie utkwiło w głowie, typu fajny kurnik. No to trzeba teraz jakąś fajną kurkę i można siedzieć, tak? I można siedzieć w kurniku. Słuchajcie, niektórzy mieszkają w bloku na 30 paru metrach całe życie i dla nich coś takiego to jest po prostu marzenie. Ja za plecami widzicie tamten dom. Tamten też jest mój dom. To nie, że ja tam ktoś napisał, że szybko od rodziców się wyprowadzić. Nie, to jest mój dom. Ja jestem właścicielem tego i tego. Dlatego ja mam gdzie mieszkać. Ja to po prostu stawiam, jakby ktoś chciał mnie odwiedzić i chciałby tutaj zostać, tak, na noc. To ja po to stawiam. A robię to swoimi siłami, bo lubię robić coś takiego. Więc podsumowując dzisiejszy odcinek, bo ja zaraz jadę do lasu za drzewem. Ten odcinek z wypadu do lasu zobaczycie za kilka dni. Zobaczyć, czy uda mi się drzewo jakiekolwiek załatwić. Jak nie, to mam jeszcze inną alternatywę na schody. Ale podsumowując dzisiejszy odcinek, tak jak wam wspominałem, widzę dużo pozytywnych i dużo negatywnych komentarzy. Dziękuję za wszystkie. Ja oczywiście wszystkie czytam, jak zdążę, bo czasami nie zdążę, bo jest ich tam około 500 w ciągu kilku dni. Więc czasami nie zdążę, ale staram się jak najwięcej odpisywać. Dlatego nagrałem ten filmik, żeby pokazać wszystkim ten dom tak trochę wolniej niż za pierwszym razem. Oczywiście staram się wszystkie wasze opinie uwzględniać. Tak jak tutaj elektryka, no to oczywiście no moja wina, tak? No wiadomo, człowiek nie robił, ale ja nie jestem elektryk. I żeby to podpiąć, przyjedzie elektryk. Więc jeżeli elektryk uzna, że jest źle, to zmieni. A to, że jak to podepniesz, nie podepniesz, będzie awaria. Ja nie jestem elektrykiem. Ja doprowadziłem kabel od puszki do puszki, tak jak widziałem w niektórych filmach, tak samo na YouTubie. Tak zwane bezpuszkowe. Ale teraz trochę pozmieniam, bo już naoglądałem się nowych, więc pozmieniam. Więc zobaczymy, co powie elektryk, jak przyjedzie. A elektryki nie zrobię, dopóki nie będzie schodów. Bo tak jak widzieliście tutaj, nie wiem, gdzie wsadzić rozdzielnie. Bo okaże się według namalowanych stopni, nie wiem czy widać, bo to jest 7:30, kable wychodzą w schodach. Dlatego jeszcze nie ruszałem, położyłem sobie ze skosa, dałem zapasu około metra, żeby się w razie w przesunąć w lewo czy w prawo, więc dlatego one są ze skosa. Nie moje widzimisię, bo wiem, że ze skosa się nie daje. A wracając do komentarzy typu wklejanie jakichś tam poszczególnych paragrafów z ustaw, to pamiętajcie, że zgłaszając budynek, oni to sprawdzają. To, że ktoś tam wkleił, ja tak samo powiem wam, że zanim postawiłem ten budynek, przeczytałem masę na różnych stronach komentarzy, czy można. Przeczytałem masę różnych tam artykułów. Ale nic tak wam nie pomoże jak urząd. Idziecie do urzędu, oni są na bieżąco. Oni wiedzą wszystko. A to, że ktoś tam znajdzie sobie jakiś artykuł typu nie można do 5 metrów, do iluś tam i tak dalej, albo ganek dobudować, albo nie wiem, zrobić piętro wyżej, piętro niżej. Idźcie do urzędu, dopytajcie się. Oni są na bieżąco, oni za to mają pieniądze, oni z tego żyją. Oni to wiedzą. Ja na przykład dzisiaj wam powiem, że możecie,
a filmik będzie 2 lata na internecie i za 2 lata ktoś powie tak, buduję, bo można, a okazuje się, że przepis się zmienił tydzień po mojej budowie, bo tak też może być. Dlatego idźcie do urzędu, to nic was nie kosztuje, idziecie, rozmawiacie z miłą panią, z miłym panem, tak jak ja, poświęciłem godzinę, przesiedziałem, prześledziliśmy wszystkie ustawy odnośnie tego budynku i w dniu mojego zgłoszenia nie było bliżej określonej wysokości budynku. A to, że teraz na internecie ktoś tam pisze, że 5 metrów, nie wiem, może się zmieniło. Moje przeszło, nadzór budowlany przyjął, bo projekty mają wszystkie, więc nie widzę problemu. Pamiętajcie, liczy się dzień zgłoszenia. Jak jest taka ustawa w dniu zgłoszenia, taka ustawa będzie. Bo znam ludzi, co zamiast iść zgłosić, bo projekt... To jest fajne, jak dobrze pamiętam, tak? Bo to już minęło. Jak dobrze pamiętam, projekt na ten budynek możecie zrobić sobie sami. Nie musicie mieć projektanta, musicie tylko nanieść elewację, wszystkie ściany, przekrój, fundamenty, wieźbę dachową, po prostu jak normalny dom. Opisać, z czego będziecie robić, jakich materiałów użyjecie na poszczególne etapy budowy. I to jest dosyć proste, tak? Tylko ja mówię, mój projekt jest indywidualny, bo ja akurat mieszkam w tym miejscu, gdzie widzi się ten wielki dom. To jest mój dom. To stawiam dla moich gości, bo czasami przyjeżdżają i chcą po prostu zostać na noc. Więc stawiam dla moich gości, tak? Logiczne, nielogiczne. Polecą hejty, że po co? Masz taki duży. No mam duży, no ale niektórzy lubią pod swoim dachem mieć tylko swój tyłek, jak to się mówi, tak? No jakoś nie jestem nauczony mieć tam gości tam koło siebie, więc... Stawią mi taki domek. Przyjadą do mnie, proszę bardzo, chcecie zostać na noc. Macie taki fajny budynek. Koszt tego budynku nie jest droższy niż fajny samochód, więc uważam, że jak ktoś chce, to może sobie postawić. A wracając do tamtego. Znam ludzi, co usłyszeli, przeczytali, usłyszeli w gazecie, zobaczyli taki artykuł do 35 metrów na zgłoszenie i tak dalej, i tak dalej. Wycięli sobie ten artykuł. Wkleili sobie gdzieś tam, obrobili go w ramkę i postawili dom. To jest samowola budowlana, bo nie jest to zgłoszone. To nie jest zgłoszone, więc podlega pod kontrolę. A to jest zgłoszone. Więc mam nadzieję, że wam trochę pomogłem, trochę wyjaśniłem, o co chodzi. Zaraz sobie jeszcze przypomnę parę komentarzy, przeczytam, to coś wam jeszcze dodam. I jadę do lasu, bo już jest 8:30. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Oczywiście ja jestem w trakcie realizacji projektu na schody. Dlatego jadę dzisiaj do lasu zobaczyć, po ile jest drzewo. Wszystko wam nagram, pokażę, żebyście wiedzieli, co się bardziej opłaca. Czy drewniane, czy betonowe, czy jakieś inne. Jeżeli się okaże, że schody są bardzo drogie, a spodziewam się takich cen, to mam pomysł, który wam pokażę za kilka dni, jak nagram film z lasu. Może komuś się poprzyda mój pomysł i zrealizuję go. Ja będę chciał zrealizować, chyba że uda mi się drzewo kupić taniej i znajdę tarta, który go przyjmie, bo nie każdy chce przyjąć dęba, buka, graba, tylko sosnę, bo jest miękka. Więc jak wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba. Ja oczywiście czekam na drzwi, miały być wczoraj. Pojadę zaraz się dopytać, co się dzieje z moimi drzwiami, to zobaczycie, jak się drzwi wstawia, dosyć prosto i szybko, nie trzeba płacić parę stówek za wstawienie drzwi. Czekam jeszcze na parę sztuk pianki Polynor, bo stwierdziłem, że nagram wam fajny test, bo sam jestem ciekawy, jak ona działa, więc czekam jeszcze na parę sztuk, no bo dwie w sumie kupiłem, trochę mało wydaje mi się, w zależności jak będę używał, no ale chciałem wam pokazać, czy warto. No i oczywiście ten wypad do lasu też nagram, więc zobaczycie sobie, jak to wygląda, czy warto jechać po takie schody i tak dalej. Więc pamiętajcie, zostawcie łapkę, zostawcie suba. Dziękuję bardzo za to, że jesteście ze mną. Mam 3000 subów w ciągu kilku dni. Jestem w szoku, nie spodziewałem się czegoś takiego. Naprawdę wam dziękuję. Tylko te komentarze mogłyby być trochę milsze, bo ja nie robię nikomu na złość. Chciałem po prostu wam pokazać, że coś takiego możecie sobie sami postawić. Pamiętajcie, że żeby postawić taki budynek, musicie spełnić 3 rzeczy. Widać? 3, tak? Pierwsza, to musicie mieć pomysł, musicie mieć projekt. Druga, musicie mieć ludzi do tego, bo sami wszystkiego nie zrobicie. Nawet ja, jak tam pisałem, że ja zrobię tam w większości sam. To nie jest tak do końca, że sam. Sam wszystkiego się nie da zrobić. I trzeci, najważniejszy, musicie mieć trochę pieniędzy. Ponieważ ten budynek, w świetle banku, to nie jest budynek pod kredyt.
wziąłem projekty, poszedłem do banku i pomyślałem sobie tak. Bo oczywiście nasłuchałem się takich głupot, jak tam nieraz ktoś mówi. Zobaczysz, jakie będą koszta. Tylko dotkniesz i 50 tysięcy nie twoje. Dlatego nasłuchałem się takich zabobon starszych ludzi. Pojechałem do banku, zadowolony, uśmiechnięty, wziąłem projekt. Proszę panią, chciałbym 50 tysięcy na ten budynek. Pani wzięła projekt, powiedziała do mnie tak. Według banku to nie jest dom całoroczny, tylko to jest rekreacyjny, letniskowy, sezonowy. Dlatego dom nie dostanie kredytu. Jeżeli chce dostać kredyt, musi przyjechać rzeczoznawca z banku, sprawdzić teren, sprawdzić, czy to jest całoroczne. Nie wiem jak, skoro budynku jeszcze nie było, no ale tak mi pani powiedziała, że musi sprawdzić, czy jest całoroczny. Podjazd z banku kosztuje parę stówek. Trzeba wziąć wyciąg z księg wieczystych działki. Czyli ja jestem właścicielem. Trzeba zrobić jeszcze jakieś tam, spełnić formalności, tak? Więc pani mi powiedziała, że coś koło 1000 zł muszę dać swoich pieniędzy i muszę mieć wkład własny jeszcze. Że muszę 1000 zł przyszykować na podjazd banku, żeby dostać 50 tysięcy, tak? Dlatego stwierdziłem, że nie ma sensu, a budynek nie jest taki drogi. Stwierdziłem, że ile tam mam pieniędzy, tyle postawię, a później po prostu będę dostawiał. Dzwoniłem po firmach, firmy mówiły 12, 13, 10, 9, 6, różne mówiły pieniądze za postawienie tego budynku. Dorwałem dwóch murarzy, ojciec z synem, za 4 tysiące postawili mi ten budynek. W sumie za 3,5, a z 500 im dałem premii, bo tak szybko się uwinęli i w miarę czysto zrobili. Więc można postawić tam. Odpowiadając na kolejne pytanie typu: panie, tutaj nie ma 70 metrów. Co pan tam pisze za głupoty, ponieważ tutaj są skosy, są schody, są jakieś ściany działowe, których nie ma i jest tam 45. Dobrze, ja się mogę z wami zgodzić, ponieważ mierząc ścianę zewnętrzną, czyli 5 na 7, wychodzi 35, ale trzeba odjąć, tak jak tutaj nie jedna osoba zauważyła, że jest dziura u góry na schody. Schody też trochę zajmą i oczywiście u góry są spadki. Bo jest taka po prostu ściana, więc jeżeli obliczycie sobie wszystko, to wam nie wyjdzie 70, ale wyjdzie wam coś koło 60, może 55. Na pewno wyjdzie wam więcej niż 35. A jak sobie zagospodarujecie? Ja oczywiście u siebie u góry, gdzie mieszkam w tym domu, też mam takie spadki, ale mi to nie przeszkadza. Jak mam 80 cm na poddaszu, takie ścianę kolankową, mi to nie przeszkadza, tak? Nie wiem, wiadomo, że się inaczej trochę mierzy powierzchnię ze spadkami oraz z klatką schodową, że się odejmuje, ale macie i tak fajny domek, tak? Jeżeli zrobicie sobie mniejszą klatkę schodową, zrobicie sobie taką serpentynę do góry, to już odejmie wam się tam 2-3 metry, tak? Zrobi wam się dziura, powiedzmy, metrowa. I już macie większą powierzchnię na dole i u góry. Jeżeli sobie zrobicie ścianę kolankową, nie 80, a 120, tak samo wam się zwiększy. To już jest wasz pomysł. Ja zrobiłem taki. Ja wam dałem, jak to się mówi, ja wam dałem wędkę. A wy co zrobicie z tym? Ja zrobiłem sobie taki domek. Trzymajcie się.